Jest gra, o, jest gra. I wszystko gra. Jestem ja, jest gra, jesteście wy. Dzień dobry. Ruch z Dzieszowice się kłania. Kłaniam się bardzo nisko wraz z ruchem. Dzisiaj zagramy sobie live, bo doszliśmy do pierwszej ligi. Nie wiem, czy wiecie, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, że wygraliśmy drugą ligę, więc jesteśmy w pierwszej lidze. No i zostało nam wtedy 3 mecze do końca tamtego sezonu, więc je dograliśmy. No i dzisiaj za chwilę wam pokażę, jak to będzie się rozkładało w następnym, nowym sezonie. No bo to już będzie trzeci sezon naszej przygody. Naprawdę bardzo ciekawej przygody, bo mamy potencjał. Mamy potencjał. Trzeba to powiedzieć sobie jasno. Mamy potencjał. Za chwilę pewne rzeczy ogarnę. Oczywiście witam na dzisiejszym streamie. Mam nadzieję, że będziecie się bawili dobrze. Oczywiście sytuacja na świecie jest taka jest. Mam nadzieję, że siedzicie w domu i niepotrzebnie nigdzie nie wychodzicie. Też dlatego dla was dzisiaj transmituję na żywo. Tak, aby można było miło spędzić czas z ruchem z Dziszowicą. Mam nadzieję, że nudzić się nie będziecie, że ja nie będę się nudził, że będą duże emocje, bo czekają nas naprawdę duże emocje, bo ciągle to wyzwanie się zwiększa. Witam pana Pancerza, witam pana Kamila, pana Wietiego, pana MBFF-a. Pancerz, pancerz pyta się, możesz zobaczyć, czy jest tu Pogoń i Lemborg. Mogę, w sumie, jeszcze tak na poważnie nie rozpoczęliśmy, więc mogę sprawdzić, co tu się dzieje. Czy jest Pogoń Lemborg? Jest. Jest w trzeciej lidze, a właściwie była w trzeciej lidze, bo chyba spada z trzeciej ligi do czwartej, niestety. Pogoń Lemborg. Witam pana Bejce, witam pana B No Sports, witam. I witam pana z dziwnymi literami, które nie układają się w żaden wyraz. Witam też pana Marcina, Pogonie Siedlcem nas pozdrawia. Panie Kenajku, również pana witam. Witam pana Karola z Poznania, a czołem. I możesz sprawdzić, czy jest Kresowie Siemetyczy. Mogę, wszystko mogę sprawdzić. Powinno być w sumie, ale nie ma. Aż takiego dużego zasięgu w tej bazie danych nie ma. Zobaczysz Motor Lublin, Karpaty Krosno, witam, pozdro. Panie Waldku, Motor Lublin. No jest w trzeciej lidze, walczył o awans, niestety się nie udało. Karpaty Krosno. Dobra, jeszcze kilka klubów sprawdzę i zaraz ruszymy dalej. Karpaty są w czwartej lidze. Olimpia Zambrów. Drugie miejsce w trzeciej lidze, czyli... Jeden punkt i byliby w drugiej lidze, ale Polonia Warszawa miała lepszy bilans chyba meczów bezpośrednich, bo tak to chyba się liczy. Witam ze Zdziszowic, witam pana Szaka, panie Szaku. Grywalne ligi do trzeciej, czwarta jest tylko poglądowo, symulacyjnie. Więc tak, sprawdźmy, jak to wyglądało u nas w drugiej lidze, więc sezon zakończył się tak. No... Mówiąc wprost, nie spodziewałem się aż takiej dużej dominacji w tej lidze, bo mając 79 punktów, 12 więcej niż drugie miejsce, wygrywamy dosyć gładko. W kalendarzu ostatnie mecze, jak to wyglądało? No, wygrana z Ursusem Warszawa, remis z Ruchem Chorzów i wygrana z Garbarnią. Generalnie runda wiosenna praktycznie perfekcyjna. Całkiem niezły. W ogóle cały sezon bardzo dobry. Jak zobaczycie, ile bramek nastrzelaliśmy, to naprawdę jest tutaj zaraz, jak to sprawdzić, pozycję, tabela, 80 bramek strzeliliśmy, 20 więcej niż Górnik Łęczna. No te stracone bramki trochę może niekoniecznie nam się tutaj podobają, ale jest zarąbiście, jeżeli chodzi o bramki strzelone. Ofensywnie wyglądaliśmy znakomicie. Pozdrowienia z Bełchatowa, dziękuję. Witam. W jakiej lidze jest Bytawia Bytów? No pewnie jest w lidze pierwszej? Dobrze myślę? Bytowie. Czy jest Bytowie, czy niżej w ogóle spadło? No nie wiem, ale tak wygląda sytuacja w pierwszej lidze, w której będziemy grali, więc spada... Aha, tu jest Bytowie, no. Niestety Bytowie spada do Ligi Drugiej. Również Stomil i Stal Rzeszów. Do Ekstraklasy wraca Piast, awansuje też Odra Opole i w barażach zagata czwórka. Ale generalnie to będzie ta liga, w której zagramy w następnym sezonie. Jeszcze tylko rzućmy szybko okiem na statystyki sezonu ligowego. Najlepszym strzelcem ligi był Czapliński, niespodziewanie. No nie mieliśmy takiego lidera jak w poprzednim sezonie. Niemczyk aż taki skuteczny nie był. Wiktorowicz był naszym najlepszym zawodnikiem. Machaj ogólnie w całej lidze. No, Wiktorowicz na pewno, świetny transfer. Młody chłopak, zagrał znakomity sezon w drugiej lidze. Czekam na jego rozwój dalej.
A poza tym, jeżeli popatrzymy sobie na przykład na asysty, no najlepszy był Obuchowski, aż 10 asyst, Kasieć 8 asyst, ale Obuchowski zaliczył fenomenalny sezon, też znakomity transfer. Możemy tak analizować, jeżeli chodzi o bramki, to tutaj mieliśmy wielu zawodników na dużym poziomie równym, bo Niemczyk ma 10, Josep ma 12, Wiktorowicz 12, Czapliński 13, czyli 4 osoby 10 plus. To już jest całkiem niezły wynik. A dalej mamy jeszcze, no tu akurat nikogo nie widać, ale inni zawodnicy też te bramki strzelali. No i podsumujmy sobie tak. Po sezonie odchodzi z drużyny pan Kiliński, pan Suchacki. No ja wiem, że to jest bramkarz, który zagrał dużo meczów, ale kończy mu się kontrakt, trochę narzekał. Ale spokojnie, my mamy na to sposób. Dudek odejdzie, bo wypożyczony był. Odejdzie ta dwójka, która była wypożyczona do zespołów z niższych lig i tak w sumie nie grała, więc są za słabi na trzecią albo nawet i na czwartą ligę. No i ta grupa zawodników nas opuści, bo musimy też patrzeć na budżet. Z kolei w drugą stronę tak. O tych dwóch zawodnikach już wiedzieliście. I dojdzie kolejny zawodnik, bramkarz. Dlatego właśnie pozwolę odejść Sochackiemu, bo przychodzi 18-letni Aleksander Wojda, który jest od niego trochę lepszy. Więc to tak będzie wyglądało. No wygraliśmy ligę, jeszcze można w sumie przewijać do tego, co się będzie działo dalej, bo chyba, że macie jeszcze jakieś propozycje, co mógłbym wam pokazać, no ale generalnie wszystko jest już chyba jasne. To są już wszystkie te podsumowania posezonowe. Najlepszy piłkarz według kibiców to Wiktorowicz. Generalnie Wiktorowicz wszystkie kategorie wygrał. Podsumowanie. No mieliśmy walczyć rozpaczliwie o utrzymanie, wygraliśmy. No, spotkanie na temat strategii. No, tutaj generalnie nie ma co negocjować, bo wszystko jest jasne. Okej. Tutaj sytuacja wygląda dobrze. Kiliński może odejść, bo nie jest już liderem zespołu, więc morale się nie zniszczy przez to. Co tam na czacie się dzieje? Pozdrowienia z Lublina. Pokaż, jak sobie poradziły polskie kluby w europejskich pucharach. I sprawdź się, LFC w końcu wygrał ligę. No hehe. Liverpool zawsze wygrywa ligę. O Boże, ale się przestraszyłem. Subczaj kanał Kapio, mały fifowy youtuber, parę razy ominął się zbycie, większy medw bij do niego, no i pozdrawiam 2 złote. O, donate dostaliśmy, ale jaja. Tylko ja nie zwróciłem uwagi. Dobra, zaraz chłopie ogarnę, co tu się dzieje, bo w sumie donate ostatnio dostałem kiedy? No dawno temu. Nawet nie wiedziałem, że jeszcze te alerty zostały, no ale dobra. Rzucę zaraz okiem, spokojnie. Nawet się nie przygotowałem pod względem sprawdzania donate'ów, więc to mnie miło zaskoczyło. Jeżeli ktoś jeszcze chce, to bardzo zapraszam, ale spokojnie, mamy czasy, jakie mamy. Nie ma co tutaj się specjalnie motywować. Pieniądze, ważna rzecz. Nie ma co głupio ich tracić. Ale donate wysłał mi pan Matrix Games, dziękuję. Aha, okej. Okay. Taka reklama, widzę, wjechała, ale spokojnie, nie ma problemu. Tylko zaraz. To jest tak. Muszę dodać jeszcze to, żeby wyskakiwało na ekranie, bo chyba na ekranie nie wyskoczyło. Spokojnie. Teraz jest pytanie, które to jest to? To jest to? Chyba to. A jak nie, to za chwilę to naprawię. Tak, to chyba to. Okej.
wracamy do rzeczywistości. Czy zrobisz karierę tysowi tych w FIFA w FM-ie 2021? Nie wiem, zobaczymy. Ja często tak z dnia na dzień potrafię wymyślić sobie pomysł na karierę, szczerze powiedziawszy. Jednego dnia myślę tak, a drugiego inaczej, nagle hej, robimy to. Ja nie jestem człowiekiem, który jakoś specjalnie długo się zastanawia nad tym, co chcę zrobić. Znaczy oczywiście, czasami serię się planuje długimi dniami i tygodniami, ale pomysł się pojawia czasami z dnia na dzień. Okej, więc tak, musimy tutaj powiedzieć, co oczekujemy w następnym sezonie. Wszyscy spisaliście się świetnie w tym sezonie, uzyskując awans. Okej. Aha. Nie chcą walczyć o utrzymanie. Dobra. Zawsze tak się gada. A potem jak osiągamy wynik ponad stan, to wszyscy zaskoczeni są. Dzięki Bartosz, witam za te, dzięki za te pochwały. Siema też Mati, siema Bartek 1, 2, 3. Czy będzie zapis? Coś tam będzie. Spróbuję jakoś to zrobić, żeby to wyglądało. Więc tak. To tutaj czytamy. Niestety w tym. Jeszcze przez oknie obowiązują minimalne standardy ligi, jako że już wypełniłeś. Aha, czyli musimy chyba rozbudować stadion. Musimy zwiększyć nasze standardy stadionowe, żeby w tej lidze grać. Na razie dostaniemy chyba taką warunkową licencję. Ale okej, dobrze, spokojnie, jest okej. Musimy coś w tym temacie zrobić. Stadion. Rozbudowa stadionu. Aha, czyli tu nie ma jakby takiego rozbudowania stadionu, tylko pod kątem licencyjny. No tak. Poza tym nie mamy kasy za bardzo. Dobra, trudno. Życie. Trochę ściszę muzykę, żeby... Mam nadzieję, że dla was nie będzie za cicha. No i cóż, symulujemy na razie naszą drogę do pierwszej ligi. A ja poczytam może tam się, co tam się na czacie dzieje. Siema Elwina Emil. Zaraz zobaczymy tabelę Ekstraklasy, bo w sumie też to trzeba wiedzieć, co tam się dzieje najwyżej w Polsce. Więc tak, w Ekstraklasie Legia przed Pogonią i Lechią. Wszystkie zespoły w dwóch punktach właściwie się zamknęły. No spada ŁKS, GKS Tychy i Sandecja. W ogóle Gutkowski z najlepszym strzelcem, Sabala drugim. To są ciekawe rozstrzygnięcia. Ale jaja. Szczupły, witam. Znasz jakiś lifehack z GWFM? Dobrą robotę robisz, pozdrawiam, 5 zł. Dzięki Big Szczupy za donata. Lifehack FM. Czy chodzi ci o edytor na żywo? Czy na przykład, nie wiem, coś takiego, że na przykład, nie wiem, wchodzisz sobie w Buxę czy tam w Gutkowskisa i edytujesz? O to ci chodzi, czy coś takiego? Bo taki edytor się kupuje w sklepie Steam. Jeszcze są edytory inne, ale z nich nie korzystam. Zresztą z tego też za bardzo nie korzystam. No ale jeżeli chodzi ci o taki hack, bo to w sumie hack jest. Można ustawić sobie Gutkowskisowi, żeby miał wszystko po 20, żeby był Cristiano Ronaldo z Łotwy, nie? W sumie jest taki hack swojego rodzaju, ale nie wiem, jeżeli ci chodzi o to, to jest ze Steama kupiony dodatek. Jeszcze są dodatki na FM Scoutie, wiem, że jakieś tam programy fanowskie, które gdzieś tam mogą bazę danych edytować. Jest edytor bazy danych, którą edytujesz przed wejściem do gry, bo poza grą tak naprawdę. Też to jest jakaś aplikacja na Steamie. No nie wiem, jeżeli chodzi ci o to, to tak, to taka jest moja odpowiedź. Jeżeli chodzi ci coś innego, to nie wiem do końca. Pokażesz Akademię Ruchu z Dziszowice. Spokojnie. W19 wygląda to tak. No mamy dwóch najlepszych takich juniorów. Jeden to jest Dawid Michalik, który zapewne za chwilę będzie w pierwszym zespole. A drugi bardzo utalentowany chłopak to jest ten ziomek, 16-latek.
W sumie go już przeniosę do pierwszej drużyny, żeby był w kadrze. Cyk. Naprawdę mamy dwóch takich, a nawet trzech, bo jeszcze jest środkowy pomocnik, tylko on jest już 18-latkiem, także już nie ma 16 lat, ma już 18, więc powoli powinien zaczynać grać. No i to jest ten gość, którego ostatnio już nawet wstawialiśmy, pan Szymon Heba, środkowy pomocnik. Dwa mecze już zagrał, się dobrze rozwija, ma potencjał. Czy pokażesz swoją taktykę? No będziecie ją widzieli cały czas w trakcie meczów, więc jeszcze się naoglądacie. Ale co do taktyki, będę musiał albo coś zmienić w niej, albo skonstruować zupełnie nową, bo ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie z tą samą taktyką z powodzeniem rywalizować o poziom wyżej. Bo zresztą po awansie z trzeciej ligi musiałem też trochę tę taktykę zmodyfikować, żeby w drugiej lidze to wyglądało dobrze. A wyglądało świetnie, no zobaczmy, może z tą taktyką uda nam się nieźle zaprezentować w pierwszej lidze. To są baraże, no zresztą za chwilę zobaczymy te wyniki, jak się skończą. Siema panie Bartoszu, pokażesz najlepszych Polaków. Spokojnie, wszystko zobaczycie na tym streamie. Wykazujące kontrakty pracowników, więc tak. Nie będę tutaj specjalnie szarżował, bo na razie potrzebujemy stabilnej kadry. Ten pan chce dużo zarabiać. A nas ogranicza bardzo budżet. Trener zespołu, no dobra, no. Koordynator pionu juniorskiego, no tego pana to musimy zatrzymać. Bo wcześniej w ogóle nie mieliśmy koordynatora, więc było słabo, a teraz mamy. I fizjoterapeuta. No ja rozumiem, że chcą podwyżki, bo awansowaliśmy ligę wyżej, ale my też musimy te finanse obserwować. Za chwilę zobaczymy zresztą, jak awansujemy już do tej pierwszej ligi. Kasa zostanie rozdysponowana, to będzie... Widać, czy w ogóle będziemy mogli kogokolwiek pozyskać, bo na razie te trzy transfery ok. No, ale trzeba będzie to jakoś potem dodatkowo jeszcze wzmacniać, bo ta kadra wciąż wydaje mi się, że jest za słaba, żeby tam osiągnąć cokolwiek w pierwszej lidze poza utrzymaniem. Okej, okay, tutaj jakaś menedżera miesiąca dostaliśmy. Siema, jestem Grzybek. Ja nie jestem, ale ty jesteś, więc siema. Do jakiego momentu masz zamiar prowadzić tę karierę? Czym to Mistrzostwo Polski? Szczerze, nie mam pojęcia, nie wiem. Wiecie, no to jest YouTube, to jest mój kanał, wiecie doskonale, jak te serie wyglądają na moim kanale. Okej, okay, w końcu zanotowaliśmy zyski. Bo zobaczcie, jak mieliśmy w pewnym momencie problemy z finansami. Teraz to jakoś się odbija. No bo też trochę zaszarżowałem z tymi nowymi zawodnikami. Te wszystkie prowizje szły, trochę była strata, ale to było wykalkulowane właśnie na awans do Ligi Wyżej i na zysk pieniężny. Ale ja jestem zadowolony, nasza taktyka na razie nie jest zła, nie jesteśmy jakoś rozwaleni finansowo, zespół mamy młody. Też mimo wszystko transfery out, trzeba się liczyć z tym, że w końcu zaczną przychodzić oferty ze zawodników naszego zespołu z innych klubów. Do tej pory było to ciężko, bo byliśmy właściwie bez reputacji, zespół z trzeciej ligi trafił do drugiej. Nikt nie będzie tutaj inwestował w takich piłkarzy na razie, a tutaj... Kto tam wie? Premie drużynowe, druga liga, medale, premia. Okej. Okay. Ja jestem tutaj chętny zobaczyć, kto awansował z baraży. Skra Częstochowa. O, więc Skra awansuje do pierwszej ligi. Chrobry, no niestety, panie Chrobry. 8 punktów nie wystarczyło różnicy, żeby Skrę wyautować, więc Skra awansuje do... No, pokarnych jeszcze awansuje do pierwszej ligi, a w pierwszej lidze w finale... Baraży pod Beskidzie zagra z Olimpią Grudziącową Ekstraklasy. Czy na tym streamie rozpoczniesz ligę? Tak, ja mam nadzieję, że tutaj już rozpoczniemy ligę i zrobimy dosyć spory progres w sezonie. Okej, okay, wyróżnienia. 11 sezonu, no dosyć obszerna z naszymi piłkarzami. W sumie nic dziwnego. Druga połowa praktycznie to GKS. Górnik Łęczna w logo Magika jest, się pomyliłem. Celowniku Skarbówki.
Okej. Okay. Lebedyński bramkami w barażach wygrał koronę króla strzelców. Podpisanie umów sponsorskich. Główny sponsor strojów. O. Okej. Okay. O, i to mi się podoba. Kasa rośnie. Kasa rośnie. Stan finansów. No, będzie elegancko. Na jakie pozycje będziesz ściągał zawodników? Na ten moment ja nie widzę żadnych potrzeb, bo to co podpisaliśmy w trakcie sezonu, od nowego sezonu, czyli tych zawodników, którym się kończyły umowy, no to tym jestem zadowolony. Na razie nie widzę możliwości jakoś wielkiej na wzmocnienie, bo tak, na bramkę przyjdzie nowy gość, na prawą obronę przyjdzie nowy gość, no i zawodnik przyjdzie do tego sektora, środek pola, środek obrony. I właściwie to będzie już najważniejsze wzmocnienie. Myślałem nad atakiem, gdyż wydaje mi się, że na przykład Smolarek powinien odejść, bo miał dobry moment, ale na długą falę to nie jest zawodnik, który będzie nam dawał jakość. No i trzeba będzie się zastanowić, co zrobić z Niemczykiem, bo fajnie by było go zatrzymać. Ale my potrzebujemy jakości. Niemczyk w tej pierwszej lidze zaczynał się trochę tak gubić. Okej. No i ten człowiek. Ja jestem ciekawy, jak on będzie w pierwszej lidze grał. Rozwija się bardzo dobrze. W tym sezonie miał 5 bramek, 8 asyst. Chłopak pokazał klasę. Co to będzie się działo w lidze wyżej? No dobra. Szybko. Symulujemy. Za chwilę będzie lipiec. Aha, dobra, bo widzę, że tutaj pojawia się problem. Bo się nie ułożyły mecze towarzyskie, więc musimy te mecze towarzyskie zaplanować. Dobra. Nie wiem, dlaczego oni zrobili tego za mnie. No ale nic straconego. Okej, na początek może coś słabszego. Beskid skoczów, potem damy znowu na rozgrzewkę jakiś taki zespół. Może fotohigienę damy. To i tak nie ma znaczenia za bardzo, bo tu chodzi tylko o to, żeby zbudować kondycję. Tutaj już możemy dać kogoś wyższego, na przykład GKS Bełchatów. Po GKS-ie zagramy sobie z kimś równie mocnym. O, na przykład może być Warta Poznań, czemu by nie. Tylko nie wiem, czy to będzie, kiedy się liga zaczyna. Więc sobie nie wiem, czy te sparingi dobrze układam. No ale damy potem coś na takie, na pogranie ofensywne. Po dwóch ciężkich, Polonia Łaziska. Ciekawa nazwa. Okej. Okay. I jeszcze tutaj damy jeden sparing. Też wymagający, na przykład GKS Katowice. O. Tylko nie wiem, kiedy się liga zaczyna. Czy to będzie tak, że będziemy musieli anulować te sparingi przez ligę, ale chyba jest okej. Okay. Powrócę z pytaniem, czy będzie zapis. No będzie jakiś zapis. No mówię, to jest odcinek serii, więc musi być zapis. Ewentualnie będzie zmontowany. Siema Sebastian. Jaka jest najniższa liga u ciebie? No jest trzecia grywalna, a w czwartej są zespoły, którymi nie można sterować. Tak to wygląda w tym zapisie, w tej bazie danych. Okej, okay. Plany. Spokojnie. Początek sezonu to jest 7 sierpnia. Aha, czyli spokojnie możemy jeszcze te sparingi rozkładać. Czym więcej sparingów, nie ma problemu. No tu chodzi o to, żeby zawodnicy byli w pełni skoncentrowani, przygotowani. Okej, okay. Teraz tak poklikam sobie w sumie byle co, żeby te mecze były porobione. Jeżeli mamy 7, tutaj. Jeszcze 2 tygodnie do sparingów, do rozplanowania, czyli 4 sparingi jeszcze, albo 3 sparingi, żeby zejść z obciążeń. Damy jeszcze może Sandecję. I jeszcze damy może jeden sparing. Tutaj. Tydzień przed ligą.
Bo wydaje mi się, że tyle tych sparingów już jest 6, 9, 10. Czekaj, 3, 6, 9. No to 10 sparing przed ligą. O, możemy zaszaleć, wziąć mecz z Lechem Poznań. Bo za darmo, dlatego. Tylko dlatego, że jest za darmo. To bierzemy mecz z Lechem Poznań. A nie zmęczę ich, bo będą grały dwie jedenastki, więc... Więc nie będę ich męczył. Te sparingi trzeba grać, bo jak zrobię... Kiedyś próbowałem to zrobić tak na spokojnie. 5 sparingów, 6 sparingów, to 4 co 5 dni. Co się potem okazało, to zawodnicy byli tacy, że oczywiście ta pierwsza jedenastka była przygotowana optymalnie, ale poza tym zawodnicy byli słabo przygotowani. No jak ktoś wchodzi z ławki, to nie był w pełni formy. Sparingi by ci się dobrały automatycznie, aha. Nie wiem, bo ja gram zawsze tymi zespołami wyżej notowanymi, to mi przeważnie się już miesiąc przed sparingiem już mi wyskakuje, że jest już ustawiona sprawa. No ale my już sobie sami to ułożyliśmy, nie ma problemu. Reputacja znacznie wzrasta. Co tu się dzieje? Ruch z Dziszowice podniósł znacząco swoją reputację w ciągu ostatniego roku. W opublikowanym rankingu Legia utrzymała zmianę najmocniejszego klubu. Skra Częstochowa zrobił największe postępy. No nie wiem. Chyba my zrobiliśmy największe postępy. Zresztą zostaliśmy największą niespodzianką drugiej ligi. Okej, kończymy sezon. Teraz faktycznie się zacznie ten nowy sezon i okres przygotowawczy, więc rzeczywiście może wtedy rzeczywiście by mi się te sparingi zrobiły. Okej, mamy terminarz na pierwszą ligę. Jak rozpoczniemy sezon? Pierwszy mecz Elana Toruń, czyli gramy z zespołem znanym dla nas. Tak? No nie, bo nie grali w pierwszej lidze. No ale to jest zespół mniej więcej w naszym zasięgu. Olimpia Grudziądz walczyła w barażach, nie wywalczyła awansu do Ekstraklasy. Potem będzie Zagłębie Sosnowiec, Stal Mielec, wymagający rywale na tym poziomie, Widzew, Radomiak. No powiem wam tak, te 5 meczów będzie trudne, potem przyjdą Wigry, Puszcza, ŁKS. No jak do października, do końca października będziemy w środku tabeli poza strefą spadkową, no to będzie dobrze. Media, zmiana kategorii, zasady wyboru składu, nas to nie interesuje. No i cóż, za chwilę zaczynamy nowy okres przygotowawczy, nowe treningi. No i mam nadzieję, że też pewne ruchy transferowe się będą działy. Ale też liczę na to, że ktoś da nam ofertę duże, żeby ponegocjować, bo budować finanse to też jest ważna sprawa. Okej, witam. Okej, teraz już będę jak najmniejsze wymagania miał. Okej. Cyk, pyk, wszystko jasne. Jeżeli według was to jest za szybko, to sorry, no ale tam nic ważnego nie przegapiliście. To już stary schemat jest, tak naprawdę. Tam nic nie ma takiego kluczowego w kwestii kariery. Koniec 6 wypożyczeń. Co znaczy koniec 6 wypożyczeń? Przecież my... Dudek odejdzie. I chyba tylko Dudek. Zresztą za chwilę zobaczymy. Okej. Aha! No to teraz nam dodaliście tych sparingów? Rzeczywiście. Po co mi aż tyle sparingów? No ludzie. Odwołaj to. Po co mi tyle tych sparingów? Ja już myślałem, że ja sam dużo zrobiłem ich. Dobra, na razie niech będzie, zobaczymy potem.
Jeszcze ten Czechowice tutaj dodali. Aha, tutaj w ogóle. Ludzie, no. Ślepi jesteście, że już sam zapanowałem wszystko? No dobra, co tutaj się dzieje? Na dzień dzisiejszy liczba sprzedanych karnetów wynosi 91. Hurra! No tak, bo pierwsza liga w Rzeszowicach to jest coś normalnego. Ok, więc ustawmy sobie skład na pierwszy trening, na pierwszy sparring. Tak. Najpierw zawodnicy na ławkę. No i w sumie z tej kadry tylko sobie ustawię tutaj na, może na kondycję. O tak. No mniej więcej tak może wyglądać ten skład na pierwszy mecz, tylko Smolarkę zmienimy, damy Czaplińskiego. No ja tego Niemczyka forsuję czasami zbyt obszernie. Zobaczymy, czy w pierwszej lidze się sprawdzi. Mam duże wątpliwości, szczerze mówiąc. No ale cóż, zobaczymy, to jest zagadka. W FM ma różne humory, czasami zawodnicy kompletnie może nie przygotowani do poziomu gry. W danej lidze nagle są super snajperami. No Gutkowski był super strzelcem, królem ekstraklasy, więc sami widzicie, jak to wygląda. A Valeris Sabala z Łotwy był wicekrólem strzelców. Okej, wygraliśmy 5-0. Bo ja tu mam chyba ogarnianie sparingów przez naszego asystenta. O. I teraz od razu nam proponują kompletnie zmienioną jedenastkę. Pyk. Na kolejny sparring. I tak będziemy grali, bo ta pierwsza jedenastka gra chyba 60 minut albo 70 minut, więc tu nie ma problemu z przemęczeniem. Poza tym to jest okres przygotowawczy, trzeba zapierdzielać. Więc tak, tu panowie odchodzą, tych zwalniamy. Wygasające. Okej. Okay. Więc tak, trzeba będzie powoli negocjować chyba z Obuchowskim i z Walencikiem. Z Czaplińskim też, z Galarą też. Ale na razie musimy poczekać, jak nasze finanse będą wyglądały. Tego na razie nie wiadomo. Za chwilę dołączą do nas nowi zawodnicy. No i zobaczymy, jak oni będą w stanie tutaj nam wzmocnić kadrę. Okej. Początek okienka. No, a my czekamy na dołączenie tych trzech nowych zawodników. O! No i każdy z nich od razu widać, że trzyma poziom. Okej, przywitaj, morale w górę. Przywitaj, morale w górę. I przywitaj, morale w górę. Rejestracja automatem. Pyk. No i tak, Szymon Mroczko, pierwszy zawodnik, od razu widać, cztery gwiazdki obecnych umiejętności, czyli czołowy piłkarz. Aleksander Wojda, to samo, bramkarz. Młody, 18-letni, no i Wiktor Biedrzycki. U mnie głównie będzie pewnie grał na środku pomocy, tak go widzę przynajmniej. Ale na środku obrony też zagra chłopak, więc jest wymienność pozycji. No i tak. Tu od razu zagra w sparingu może. Mroczko też zagra, chociaż w sumie nieważne. Wojda na bramkę. Mynarski na ławkę. O, i gramy sparing.
No i weszliśmy na plus finansowo, znakomicie. Polskie kluby zwalniają piłkarzy. No nie ukrywam. Wdowiak to jest piłkarz, którego można by było pozyskać. Podobnie zresztą Dawid Szymonowicz. O, no go na stopera, jakby go można było wziąć, to bym go wziął bez... Bez słowa. Ale mamy Bierzyckiego już. Dobra. Szymonowicz pójdzie grać gdzie indziej. My weźmiemy... Zobaczymy, kogo my mamy w ogóle bez kontraktu. Tylko, że maksymalnie 27 lat. Tak to za bardzo nikogo nie znajdę. Ale jak wejdę sobie w techniczne atrybuty i na przykład... Chociaż w sumie też tak za bardzo nie ma sensu chyba. Dobra, zresztą na razie nie mamy potrzeby, żeby szukać koniecznie zawodników do pozyskania. Ba, Mateusz Dudek jest do wzięcia. No nie będziemy brali go. A, inna sprawa. Lista życzeń. Aha, tego mieliście nie widzieć. Mam trzech zawodników. Jan Łoś, to jest człowiek dopiero do wzięcia. Czy brać Jana Łosia na atak? Jest jeszcze Hubert Karpiński z Jagiellonii i Zjawiński z Legii. No ale generalnie to jest ten schemat, jaki brałem ostatnio, czyli młodych zawodników na dłuższy dystans wypożyczyć. Kubek i Słowacki Szrot. Kasper Pasztelaniec na bramkę. Jan Łoś na nich. Na nich! Ale tu Kowala trzeba było zadzwonić. Jan Łoś, proszę państwa. No nie, nie porywa, nie porywa. Nie powala na kolana. Jakieś bramki strzelił w Arkce 2. Ale będzie za rok do wzięcia za darmo, więc jak sprawdzi się i rozwali system, no to bierzemy Jana Łosia. Proste, że szkolny Białystok, okej, okay, może być. Aha, i Arka nie pozyskał. Za darmo może być, okej, okay, za darmo może być, od razu zaznaczmy, że będzie Jokerem, żeby potem się nie burzyli, że gra za mało. Pyk. Pyk, Jan Łoś. Ale mimo wszystko ja... Chciałbym jeszcze pozyskać jednego napastnika. Karpiński moim zdaniem tutaj jest o wiele lepszym zawodnikiem do wzięcia, bo te atrybuty napastników typowe ma znacznie lepsze. Zjawiński zresztą też. Ale za niego trzeba płacić, proszę państwa. Ja pieniędzy nie mam. Ja mogę tylko wziąć Jana Łosia. Aha, i Huberta Karpińskiego w sumie też. Też damy go na Jokera. Czemu by nie? Musimy wzmacniać kadrę. Okej. Okay. No i teraz. Podejście do tematu, proszę państwa. Napastnicy, co z nimi zrobić? Co zrobić ze Smolarkiem? Trzeba go chyba wypożyczyć. A jak nie, to sprzedać będzie trzeba. Tego pana trzeba będzie chyba pożegnać, bo mimo wszystko się nie rozwija. Poprosimy za niego może, nie wiem, 1000? Półtora? Musimy jakieś pieniądze pozbierać za tych zawodników. Mamy tego Denisa, którego pozyskaliśmy. Ale nie wiem, czy on będzie w pierwszym składzie grał zbyt często. Więc damy go na wypożyczenie. Dalej, Burego. Bury nie będzie grał, więc musimy coś z nim zrobić. Musimy go zaproponować może. Z 6000? Czemu by nie? Deja. Czy go dać na wypożyczenie? Na razie może nie. Na razie poczekajmy. Malik.
No miał niezłe wejście w pierwszym sezonie. Trzeba to oddać, ale w obecnym miejsca w kadrze nie ma, bo jest Kasia, jest Galara, jest Biedrzycki. Jest Heba młody, czyli Malik jest właściwie piątym wyborem najwcześniej, więc damy go na... A może na wypożyczenie ktoś go weźmie na razie. Może się rozwinie gdzieś w trzeciej albo w czwartej lidze. No i coś z tym Kozłowskim trzeba będzie zrobić, bo chłopak się burzył. A teraz mamy Biedrzyckiego do gry na środku obrony, więc trzeba piłkarza sprzedać. No i to tyle, jeżeli chodzi o te na razie tutaj ruchy, wydaje mi się. Zobaczymy, co będzie się działo. Mamy kilka ofert, więc tak, tu oferty zostały zaakceptowane. Smolarek. O, to mi się podoba. Są kluby chętne do wzięcia go za 100% jego pensji, więc akceptujemy wszystko. Gdziekolwiek pójdziesz, kolego, to będzie dobrze. Starowice chcą tego pana, więc proszę bardzo, Bury. Pierwszoligowe kluby go chcą. No ale... Dobra, Wigry. Wy i tak spadniecie pewnie zaraz. Malik. Tu chcą z kolei go kluby z drugiej ligi nawet. Czyli aż tacy słabi nie są. A tutaj mamy propozycję z pierwszej ligi, no ale mówię, no... Może nie jest jakiś zły, ale... Ostatnio narzekał, więc... Wolę go puścić, niech się chłopak rozwija w innych klubach. My mamy swoich kandydatów na środek obrony. Okej. Okay. Tutaj mamy oceny zarządu. Ale z gut można powiedzieć. No i tak. Tak to wygląda. Dobra. No i w końcu ten sparing z fotohigieną. Wygrany oczywiście. Mam nadzieję, że bez kontuzji. Bez kontuzji oczywiście. No a teraz jest pytanie, co zrobić z panem Niemczykiem? Bądź panem Czaplińskim? Będziemy musieli czekać na to, co się dzieje. No, co wy z tymi sparingami macie, ludzie? 100 sparingów mam zaplanowanych już. Kiedy ja mam grać te mecze? Odwołaj. Odwołaj. Teddy, siema. Witamy na rejonie. Tak, za chwilę sparingi kolejne, porada, no i cyk. I zmieniamy kolejny zestaw zawodników. Będą sobie grali, bez problemu. Niepotrzebnie są dawać sparingi albo zabierz asystentowi. Wiesz co, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, żeby zabrać po prostu to w obowiązkach. Mecz, organizacja sparingów, gdzie to jest? O. I git. Teraz nie będzie problemu. Jest Jan Łoś! Hurra! Jan Łoś! Biorę go, bo i tak jest za darmo. Może być. Jest Jan Łoś! Prawdziwy białostoczanin. No w sumie jest dobry według tego, co tu się pokazuje. Zobaczymy. Rejestracja składu. Pyk. Siema, panie Igi. Remis z GKS-em Bełchatów. No i zmarnowany karny przez Niemczyka. No ty, kolego, musisz się zweryfikować. Pierwszy sezon miałeś znakomity, ale już drugi. Tylko 10 bramek, to już nie jest dobry standard. Sprzedaj Niemczyka. No to jest właśnie sugestia, którą trzeba będzie rozważyć. Co z tym Marcinem Niemczykiem zrobić? Pan Marcin... Może go dać na roczne wypożyczenie, żeby się chłopak trochę zreflektował. Smolarka wywalimy do drugiego zespołu, żeby nam tu nie marnował miejsca. Jan Łoś zagra pierwszy mecz. Będzie jako sparing. Zobaczymy, czy sparingu pokaże umiejętności.
to jakieś raporty, ale ja raportów. Ja jestem jak Franciszek Smuda. Po co mi jakaś taktyka na rywala? Ja wiem, co mam grać. A w ogóle, kiedy kończysz tą karierę? Po wyganiu Ekstraklasy lecisz po Ligę Mistrzów. Liga Mistrzów, wiesz co? Nie wiem, czy mam tyle czasu, żeby przez najbliższe 5 lat tę karierę nagrywać. No i wygrywamy ze Spartą Poznań. Jan Łoś w debiucie, brameczka, proszę, jaki debiut ma. No chłop ma niesamowity debiut. I to z wymagającym rywalem. Bo Warta Poznań jakimiś leszczami, no i nie są. Dobra, zmieniamy znowu składzik. Wymiary, ja standardowo daję najmniejsze. Zawsze. Tutaj głos Kozłowski odchodzi. Szczerze? Jest hajs. Popatrzcie, nawet można by było zaszaleć. Informacje ogólne. Może jest ktoś, komu się kończy kontrakt za rok na przykład i jest do kupienia za niskie pieniądze. O, czekajcie, pyrdol. Ale on dużo... Nie, zarabia mało. Tylko też te jego atrybuty nie przekonują mnie. Kobryń. O. Serafin Szota. No. Tu już jest całkiem niezły piłkarz. Tu jest jeszcze pan Pik jakiś. Z tych najbardziej wartych. Szukam znajomych nazwisk. Carl Stewart. Tacy piłkarze tutaj są. Ale nie widzę nikogo sensacyjnego, więc poszukajmy może kogoś, kogokolwiek do wzięcia z listy transferowej. Okej. Ten pan niby jest dużo warty, ale ja nie widzę w nim jakiejś wartości, którą bym mógł pozyskać. Nie, wychodzi na to, że kadrę mamy skompletowaną, wiecie. Mamy chyba kadrę skompletowaną. Witam pani Darth Vader z Londynu, hello. Nie zapomnij o tym stadionie, no ale co ja mam zrobić z tym stadionem? Okej, okay, Bury odchodzi też. No smutne jest to pożegnanie z tymi piłkarzami, ale musimy robić miejsce w kadrze. Musimy patrzeć na finanse. Przychodzą lepsi zawodnicy, więc oni będą grali. Okej. Poproś zarząd o rozbudowę. No poprosiłem, no ale powiedzieli, że nie mamy pieniędzy. Pieniążków nie ma i co zrobić. Okej, okay. Smolarek idzie do... Ale zaraz, ja... On miał iść za 100%? Halo. Aha. Czyli... Wszyscy oprócz GKS-u Jastrzębie oferowali mu pieniądze. Ale on wybrał GKS Jastrzębie, gdzie nie oferują mu pieniędzy i my będziemy musieli płacić, tak? Co za dzban, no. Dostałem hajs za was, może teraz rozbudują. W sumie... Nie mogę już. Nie mogę prosić już. Ale mogę za to poprosić o to, żeby rozbudowali siatkę wyszukiwania juniorów. Aha. Czyli po prostu nic nie jest chyba możliwe do zrealizowania, biorąc pod uwagę obecnie nasze finanse. Patrzcie, no Jan Łoś kolejne dwie brameczki dorzucił w sparingu. Chłopak się rozwija, rozkręca i elegancko. Dobra, jak Szczepankiewicz, jak nie chce ciebie się nikt kupić, to cię wypożyczymy, kolego.
O. Dalej, Malik. Okej. Okay. Widzicie, kurde, jak szybko idzie to? Karpiński. O. Elegancja Francja, panie. Ale będzie teraz duet napastników. Karpiński Łoś. Odrzuć. O, i teraz elegancko ma go odrzucać zaproszenia. No i panie, Karpiński. No to jest też, będzie grajek. Cyk. Damy od razu ich do meczówki. O. Tylko za Hebę damy na razie tutaj Jampicha. Na następny mecz. Olinik, niech sobie pogra. Musi się rozwijać. Karpiński zagra zamiast Łosia. Damy Josepa tutaj. Zresztą to powinno się w sumie i tak potem samo ustawić, no ale okej. Okay. Trudno. Dobra, whatever. Whatever. Siema Szymek, witam bardzo serdecznie. Jeżeli jesteś nowy i dałeś suba, to znakomicie, perfekcyjnie. O, zobaczmy. Man City kupiło Mbappe za 231 milionów funtów. Brawo. Jestem dumny. Ale z tego już nie jestem dumny, że Sadio Mane poszedł do Barcelony. No człowieku. Gdzie do Barcelony? Chłopie. Idź sobie, nie wiem, do Atletico, ale do Barcelony. Dobra, GKS-ka to wice. Powoli w... Aha, przegraliśmy. No nie wszystko można wygrywać. Pozdrowisz, please. Pozdrawiam, panie Szymonie, ale tylko dlatego, że pan ładnie poprosił. Pozdrowienia to nie są takie tanie sprawy, jak to się mówi. No dobra. To jeszcze kilka sparingów pykniemy i jest sezon. Gramy sezon. Teraz tak się zastanawiam, czy po tym odejściu Szczepankiewicza, który i tak nie był za dobry, czy by nie poszukać kogoś na lewą pomoc. No bo Sotor, który zostaje obecnie w kadrze, to z tego, co ja mogę wam powiedzieć, to moim zdaniem on zostaje tylko dlatego, żeby go w hierarchii zespołu trzymać, bo jest doświadczony i ma jakość w szatni, ale czy ma jakość piłkarską? To jest bardzo wątpliwe. Tak samo zresztą jest z Damratem. Tego Damrata też bym już pewnie dawno pożegnał, gdyby nie to, że jest bardzo wpływowym piłkarzem w szatni. Do końca sezonu pogra, skończy mu się kontrakt, odejdzie. Ale na lewo pomoc musimy mieć kogoś w razie czego, więc poszukajmy. Pyk. Oczywiście szukamy do wypożyczenia. O. Marcel Wędrychowski. Już mam bramki w Ekstraklasie. Jak zrobić takie natychmiastowe symulacje sparingów? Dajesz po prostu asystentowi w obowiązkach, żeby prowadził drużynę w sparingach. A Wędrychowskiego mogę wziąć za darmo? Mogę. Tam jako zmiennika. Chyba, że znajdziemy kogoś lepszego. Spróbujmy zrobić może tak. Atrybuty. Przyspieszenie, żeby było... Na pewno musi być... Muszą być dośrodkowania, czy nie? Bo to schodzący w sumie napastnik. Jakieś strzały z dystansu może? Czy za dużo wymagam? Dominik Kędzior się pojawił. O! To może być ciekawy piłkarz. Prawonożny akurat pasujący. Obstawia dwie pozycje.
Czy Krakowiego nam za darmo da? Da. Okej, okay, na razie wrzucamy oferty. Dobra, to może wywalmy. Dajmy po szybkości. Jest jeszcze jakiś Kwiatkowski z Legii. Legia zawsze ma dobrych piłkarzy. CKS-u z Rakowa. Raków w tej karierze jest mocny. No ten chłopak umie grać. Ma dobry dribbling. Ale jest lewonożny. I chyba musimy po prostu zaufać Wędrychowskiemu, bo on chyba jest najlepszym kandydatem do wzięcia. Ile jeszcze sparingów? Jeszcze kilka. 3 albo 4. Okej. Okay. Bo czekajcie, Wędrychowski też jest w sumie lewonożny, więc ja nie wiem, czy on... Ale z kolei schodzi z piłką z lewego skrzydła, więc też to jest trochę przeczące. Czekajcie, raport scouta. Gdzie to się sprawdza? Rozwój. Ale prawą nogę ma przyzwoitą. Zróbmy porównanie. Z tym całym kędziorem. No, poza górnymi piłkami Wędrychowski jest lepszy. Poza tym Wędrychowskiemu się kończy kontrakt za rok, a jak to wygląda u kędziora? Też. Ale Wędrychowski jest chyba lepszy. Ma zdjęcie profilowe. Dobra. To teraz sparring z Gwarkiem Zabrze, potem Polonia Bytom, Sandecja i chyba Lech potem. I potem... Tak, i potem gramy już ligę. Elana Toruń się pojawi. 8-0. Jan Łoś. 1, 2, 3. Hat-trick. Ale chłop ma formę w sparingach. Jan Łoś, naturalny talent. Na nich. Będzie się rzucał na nich. Aż wiecie, co dodam nawet do tytułu streama? Że w naszej drużynie jest Jan Łoś. Czy to będzie już wystarczająco dobry powód, żeby wejść na tego, na tę transmisję dla ludzi, którzy są niezdecydowani? Moim zdaniem tak. Dobra, drużyna się kształtuje. Zgranie też. No właściwie już wszyscy są w pełni gotowi. Wędrychowski podpisuje umowę, witamy. No i teraz tak naprawdę, jeżeli nic się nie zdarzy złego, żadnych urazów, kontuzji, bądź też transferów out, które w sumie mogłyby się zdarzyć, to kadra jest już zamknięta i zobaczymy, czy nam to wystarczy na pierwszą ligę. Wydaje mi się, że napastnikami wyjaśniliśmy temat. Na prawej obronie mamy dobrego piłkarza, na środku obrony mamy dobrego piłkarza, na bramce mamy takiego ok. Nie najgorszego. Okej. Okay. Zmniejszmy może te premie. Musimy oszczędzać. O, i to jest może dobry pomysł, żeby teraz ponegocjować z piłkarzami, żeby mieć spokój. Tylko zobaczymy, czy oni nam nie narzucą zbyt dużego oczekiwania. Musimy mieć stabilność kontraktową, żeby ci piłkarze nam nie pouciekali. Ale panowie, no. Mniej. 250. Okej, okay, o. Elegancko. Dlaczego muzyka przestała grać? Haro. Muzyko, graj. Dobra. No muzyka nie chce grać. No. No muzyka nie w formie. Muzyka ewidentnie potrzebuje odświeżenia. Dobra, teraz powinno być już ok. Dobra, a my tu jeszcze musimy przenegocjować z Obuchowskim.
bo to jest nasz kluczowy zawodnik, właściwy zawodnik poprzedniego sezonu obok Wiktorowicza. Dobra, pyk. To co zaoszczędziliśmy na premiach, tutaj wydamy na pensję, więc w sumie wyjdziemy na zero. O, tu Galara ma bardzo zdrowe podejście do tematu, chce zarabiać bardzo mało. No i właściwie z resztą zawodników na ten moment nie trzeba negocjować. I git. Załatwiliśmy. Kupiłeś czy wypożyczyłeś Łosia? Wypożyczyłem, ale... Ale Łosiowi się kończy kontrakt po sezonie, więc jeżeli mam, nam zaimponuje, to będzie naszym nowym zawodnikiem i go podpiszemy. Więc spokojnie, się zabezpieczyłem. Tak samo zresztą to będzie w przypadku pana Kasi, któremu kończy się kontrakt po tym sezonie też. Mazurowi w sumie też. Okej. Okay. Kończy nam się powoli ten okres przygotowawczy. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Mi się podoba. Ustawmy na ten mecz jeszcze zawodników, którzy muszą trochę pograć. Damy Olinika. Kto tu jeszcze jest nie do końca jeszcze przygotowany? Deja. Na pewno Nowak. Chyba. Pyk. Wędrychowskiego. No ale kontuzję go złapała. No to zagra jeszcze Sotor w tych sparingach. Jampik też. Hosep w sumie może zagrać jeszcze Niemczyk. No i to na następny sparing wystarczy. Elo, elo, tylko nie spamuj, panie kolego. Może Mynarski. No ale szczerze powiedziawszy, tego Mynarskiego ja mam tylko dlatego, żeby mieć kogokolwiek do wzięcia w przypadku kontuzji bramkarza, on i tak nie gra. A właśnie, może tego bramkarza jeszcze jakiegoś wypożyczyć. W zeszłym sezonie był Dudek na wypożyczeniu. Bo ten Mynarski tak naprawdę to jest... Ja go brałem po to, żeby był ktokolwiek w kadrze, w takich kryzysowych sytuacjach. Bo od niego i tak pieniędzy nie biorę, bo on dostaje pieniądze tylko wtedy, kiedy on gra. Więc może wypożyczmy jeszcze jednak jakiegoś bramkarza. Tylko tutaj to wywalmy, bo przecież bramkarzowi niepotrzebna jest szybkość aż tak mocno. No i kogo tu mamy? Po wartości. Bartosz Socha z Jagiellonii chyba jest jakiś najmocniejszy. No i chyba tak. Chyba, że weźmiemy, czekajcie, kogo tu... Tego chce nawet Legia. Ale oni chcą go kupić w ogóle. Bartosz Kurek. W ogóle ciekawe imię, nazwisko. Czekajcie, czy czasem ten siatkarz, on nie jest kibicem LKS-u? Nie, on jest kibicem Pogoni. To Gortat jest kibicem LKS-u. Bartosz Kurek. Nie no, za same imię, nazwisko to musimy go wziąć. No, powiem wam, że szybkościowo Mynarski wychodzi lepiej i ekscentrycznością też, ale poza tym Kurek jest lepszy, no. Górne piłki, no to wiadomo, że Kurek to musi przy górnych piłkach być kozakiem. Nazwisko zobowiązuje, no bierzemy. Pana Bartosza Kurka. Cyk. Elegancko. Bartosz Kurek w drużynie. Zawsze chciałem mieć jakiegoś siatkarza. Kup Marchwińskiego, no to jest dopiero propozycja. No, ja nie wiem, czy w Blackburn jest Marchwiński. West Ham go wziął. Nie zagrał tam właściwie prawie nic. Ba, w Lechu właściwie zagrał tylko kilkanaście spotkań. Wzięli go za milion, tam się nie przebił. Poszedł do Blackburn na wypo. Okej, wygraliśmy z Sandecją, dobry wynik. No i przed nami teraz trochę przerwy, chłopaki się zregenerują i gramy mecz z Lechem Poznań. Dobra, Czapliński wciąż będzie wicekapitanem.
Łoś Kurek, za chwilę się Konan pojawi. Czy jest ktoś, jakiś Kononowicz? Nie, ale jest Kononow. Czy to jest wystarczająco dobry? A jest jeszcze Kacper Konon, Pawlo Kononenko, Gennady Kononenko. Kononenko. Napastnik. Ale taki średni, powiedziałbym. Kacper Konon, napastnik też, no to... Nie, no to może być dobry piłkarz. Bez jaj, naprawdę, to może być dobry piłkarz. Wezmę go sobie do obserwacji. Jeszcze wezmę tego Kononowa. Ale to sami napastnicy te Konony, ale ten to w ogóle jest taki chyba nie do końca dobry. Ale tamten pan Konon z Zagłębia to jest już jakiś całkiem niezły. Major Suchodolski jakiś jest. Nie. Nie ma. Jest tylko Suchodul. Suchodul. A Struś? Struski to jest w sumie Struś. Ale na środek pola już mamy piłkarza. Poza tym jest chyba za słaby. No bo tak to Strusiów nie ma. Ale spokojnie. To nie można tak przesadzać z memowymi zawodnikami. No, trzymajmy się pewnych jakości. Ja tego Łosia nie wziąłem za samo bycie Łosiem. Janem Łosiem. Tylko za to, że on w tej drużynie rzeczywiście może podnieść poziom. Struski to mój koleżka jeszcze jak węcznie gra. No Struś to jest Struś, panie. U mnie w jednej karierze Jagiellonia Struski naprawdę całkiem nieźle się pokazał. Był takim odkryciem sezonu, można powiedzieć. Trzymał miejsce w pierwszym składzie obok Romańczuka. A to już jest temat trochę na inny. Historia na inny temat. Teraz skupiamy się na meczu z Lechem, a potem rozpoczniemy rozgrywki pierwszej ligi. Absolutnie największe wyzwanie. Ja się już nie mogę doczekać. Ciekawe, co wyjdzie w meczu z Lechem. W ogóle w meczu z Lechem powinniśmy wyjść taktyką, jaką mielibyśmy wyjść w pierwszym meczu ligowym normalnie. Czyli Mroczko. Na środku obrony musi być... O, Biedrzycki jaki mocny jest i Mazur. Ale Walencik i Mazur mają zgranie już, więc oni muszą grać. Razem. Obuchowski na prawej stronie musi zagrać oczywiście Peroń. Na środku zagra Biedrzycki i Kasia. O, nowy duet się narodzi. Na lewej zagra Wiktorowicz. No i w ataku Karpiński. Łoś, nowa dwójka. Snajperska. O. Kupiłeś kogoś ze 100 milu? No nie wiem. Biedrzycki jest chyba ze 100 milu. No, Kurek gotowy do wypożyczenia. Witamy. Jakbyśmy otwierali sekcję siatkarską, to już mamy jednego zawodnika. Będzie grał na dwa etaty. Przestraszyłem. Dobra, teraz Lech. Lechu nasz, pokaż jak grasz. Jak przegrywasz z Ruchem Rzeszowice. Okej. Pyk.
Jakieś małe kontuzje, nic groźnego. Tu pochwalimy jeszcze Hebę za dobre treningi. No, chłopak będzie grał w tej pierwszej lidze, wydaje mi się, raz na jakiś czas. Na pewno Puchary Polski będę mu dawał, żeby grał. Zasługuje na to swoim potencjałem. Okej, okay, Lech Poznań. Pamiętaj o numerach. Numery. Okej. Okay. Cyk, cyk. No i co? Jak tam z Lechem nam pójdzie w symulacji? Co? 4-1. Jadłoś 1, 2. Dwa gole strzelił. Co tutaj się stało? No patrzcie, no w pierwszym składzie grali na przykład. No grał Gytkier. W drugiej połowie weszli inni, no ale widać, że tutaj jest chyba gorsza kadra. Lech Poznań, ale wygraliśmy z Lechem 4-1. Nie, no. Statystyki, statystyki. Tylko Lech pewnie grał sparring niedawno z kim innym. Chociaż nie. Dwa tygodnie nie grali żadnego meczu. Patrzcie, od 17 lipca do 31 nie grali żadnego spotkania. Oni w ogóle będą fizycznie przygotowani na ten sezon? No patrzcie, no nie są przygotowani fizycznie. Patrzcie, ile w ogóle oni mają piłkarzy w kadrze. To jest niesamowite. To... Boże, po co wam tyle tych... No ale inna sprawa, że na przykład za Jóźwiaka mają ofertę. Za tych piłkarzy też mają oferty, ale to są słabsi piłkarze. No ale wygraliśmy 4-1 z Lechem Poznań, nikt nam tego nie zabierze, nie? O, Kasia kontuzjowana, to już jest słaba informacja, ale 6 dni to może się wykuruje do meczu z Elaną Toruń. Ale mimo wszystko uznaję, że jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi na wyzwanie. Jakim jest mecz z Elaną Toruń? Finansowo... Dlaczego my tak znowu balansujemy? Na co my jeszcze tyle pieniędzy wydaliśmy? Przecież wypożyczyliśmy piłkarzy, sprzedaliśmy piłkarzy, wzięliśmy za darmo wszystkich piłkarzy. No ja wiem, że podwyżki były. No ale dlaczego aż tak? Przecież tam żadnych wydatków głównie chyba nie mieliśmy. Whatever. Okej, okay. Losowanie Pucharu Polski. Oczywiście jest tutaj mnóstwo drużyn do trafienia, więc liczę, że trafimy pozytywnie. No w poprzednim sezonie ten Puchar Polski nam szedł naprawdę świetnie. Odpadliśmy dopiero w 1/8 z Lechią Gdańsk i wyeliminowaliśmy Śląsk Wrocław. No, poczekamy na wylosowanie naszej drużyny. Pyk, 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 pyk. Na razie te pary są słabe. Jakby te słabsze zespoły nam uciekają. O, trafiliśmy na Pelikan Łowicz. Pelikan Łowicz. No pamiętam, że kiedyś grali nawet w pierwszej lidze. No właśnie, awansowali i od razu spadli. Z ostatniego miejsca. No ale Pelikan Łowicz, okej. Okay. Drużyna elegancka do pyknięcia bez problemu. Dobrze, to nam się podoba. W ogóle jakie są oczekiwania? Obrona przed spadkiem. Tutaj osiągnij drugą. Czyli w Pucharze Polski to się nie zmienia. Ale my liczymy, że w tym sezonie, podobnie jak w poprzednim, zejdziemy do tego naprawdę dobrego grona klubów. Bo 1/8 to jest 16 klubów. My tam awansowaliśmy. 16 najlepszych klubów w kraju w tych rozgrywkach. I tam był ruch z Dzierzowice, nasz ruch z Dzierzowice. To jest bardzo dobry wynik. Teraz zaczyna się liga. Zaczyna się wyzwanie. Zaczyna się walka, zobaczymy co to będzie. Więc tak. Jak tam z Kasia? Kasia i Galara wypadli z meczu. No niedobrze. Niedobrze. Zobaczymy, może ten jeszcze jeden dzień pozwoli. Damrat chce odejść z klubu. No ale... Jak będziesz chciał, to okej, puszczę ciebie, tylko żeby nie było potem, że nie prosiłeś.
Dobra. Musimy też też kogoś do ogrania w rezerwach. On może grać. W sumie on może grać wtedy w rezerwach cały czas. Damy temu chłopakowi. No i w sumie i tak znalazła się grupa zawodników, którzy się nie do końca ograli w tych sparingach. Więc damy kilku zawodnikom grę właśnie w rezerwach. Proszę bardzo. Ale nie ma z tym żadnego problemu. Bo to są rezerwy. I gramy meczyk z Elaną. W sumie Kasia może zagrać w pierwszym składzie. Więc to jest dobry sygnał. Okej, okay, to wywalimy. Kurek na ławkę. Z tej grupy Josep zamiast Niemczyka. W sumie Wędrychowski może być. Na ławce. No i takim składem wyjdziemy. No wydaje mi się, że ten skład jest gotowy do gry. Nie ma problemu. Okej. Okay. Kurek. Damy tobie szaleńczy numer. Co tu się stało? Damy tobie szaleńczy numer 99, proszę bardzo. Zasługujesz. No i zobaczmy. Co tutaj się wydarzy? Kto jest w składzie naszych rywali? No jest kilku ciekawych piłkarzy. Jest ten Łuczak z doświadczeniem z LKS-u, Miazek. Ale my mamy swoich piłkarzy. U nas jest Jan Łoś. Dobra. Musimy. Jak tutaj pokażcie, co potraficie. No nie jestem najlepszym motywatorem. Niewątpliwie. Dobra. Whatever. Gramy meczek. No i to jest bardzo ważny mecz. Debiuty zawsze są bardzo ważne. Pierwsze mecze, pierwsze wrażenia są bardzo ważne. Nie tylko w piłce. Tylko nie wiem, czy dlaczego tam ofensywnie, skoro powinien być pozytywnie. Ofensywnie to za dużo. No ale ten mecz nam pokaże, na jakim etapie budowy składu stoimy. Ten Karpiński i Łoś debiutują, więc teoretycznie tutaj zgranie może być słabe. Ale jeżeli wierzyć naszym raportom, to ci zawodnicy są znacznie lepsi od swoich rywali, którzy do tej pory już tu występowali, więc trzeba takich zawodników od razu do podstawy wrzucać. Zresztą widzicie, że dominujemy od początku tego meczu. No i proszę, Peroń, dorzutka, Łoś! Już mógł mieć pierwszą bramkę w tym sezonie, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Chyba. Biedrzycki. Obuchowski, zobaczmy. Muzyka przestała grać. Co to się stało? Wyłączyło na stadionie w Toruniu nawigację. Biedrzycki! Słupek, nawigację, co ja mówię, nawigację. Zasilanie. Czy sam taktykę stworzyłem? Tak, sam taktykę tworzyłem na potrzeby tego zespołu tak naprawdę. No bo takim 4-4-2, jakim tu gram, to ja nigdy nie grałem wcześniej. Zawsze to jest 4-2-3-1 albo 4-3-3, już z tymi skrzydłowymi wyżej, o piętro wyżej. A tutaj takich zawodników do tej formacji nie miałem, więc musiałem jakoś to inaczej ułożyć. Zobaczmy. Teraz dobry wślizg, ale ta akcja przychodzi. No nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Pierwsza akcja Elany Toruń, którą pokazał nam realizator i gol. No ludzie, no. Dominujemy, mam więcej sytuacji. Dlaczego zamiast Czaplińskiego i Josepa dałeś Łosia i Karpińskiego? O Boże. Co to za gol w ogóle był? Dlaczego dałem na zaufanie czystym umiejętnościom? Najwyraźniej popełniłem błąd w ocenie. No ale ten gol Antkowiaka to rzeczywiście stadiony świata. Popatrzcie. Powtórka, replay. Pyk. Gość dostał piłką w głowę. Świetnie.
Świetny debiut. Dobra. Trzeba coś zmienić. Tak. Zaryzykujmy. Początek był bardzo dobry. Ale pierwsza bramka. Podcięła nam skrzydła. Bo tak naprawdę od tamtego momentu ani jednej akcji nie wyprowadziliśmy, którą by nam tu mogli pokazać. No i świetny debiut. 2-0 dla Elanet Toruń. Przegrywamy. Pierwszy mecz w pierwszej lidze. Brutalne zdarzenie z rzeczywistością. Antkowiak nas pocałował dwukrotnie. No ładnie, no. Co z tego, że mieliśmy więcej strzałów, więcej posiadania piłki, jak oni nam dwie bramki takie wpieprzyli. No pięknie. Taki hype, takie fajne rzeczy, wygrywanie z Lechem Poznań. Ale co to daje, kiedy potem przychodzi mecz z Elanem Toruń i następuje brutalna weryfikacja. Dlatego też będzie trzeba w następnym meczu chyba przejść do sprawdzonych schematów. W ataku przede wszystkim. Na przykład wystawić Czaplińskiego bądź Josepa. Albo ich dwóch nawet razem. Albo dać Niemczyka. To tutaj w ogóle. To może być dobre rozwiązanie. Ale spokojnie. To dopiero pierwsza kolejka. To dopiero pierwsza kolejka, jeszcze przed nami dużo grania. To w ogóle nam takie rotacje sugerują. No nie wiem. Nie przekonuje mnie to. Nie wiem, może dam za dużo tych nowych zawodników w jednym zespole, że potem jakby nie mogli się skoncentrować i zgrać. Nie wiem, czy to ma takie znaczenie. Może tutaj dać ten sprawdzony środek pola Kasia Galara? Cholera go wie, szczerze powiedziawszy. Ale zobaczymy. W pierwszym meczu najgorszy był prawy obrońca, czyli musimy tutaj coś zmienić. Na pewno. Biedrzycki w sumie taki zły nie był, gorszy był Kasia. A może to była kwestia kontuzji, nie wiem. No ale to jest może rozwiązanie całkiem niezłe. Na razie tego chyba zmienimy. O. Tylko dlaczego oni nie mają zgrania? Czy oni tyle meczów razem zagrali? Dobra, whatever. Kondycja, wybór składu, pozycja. Zaraz, bo to dziś powinien być chyba... taki wybór, taki widok, gdzie widać, ile dany zawodnik... O. A dlaczego Kasia tej taktyki nie gra, skoro on nie zna, skoro on tyle tu gra? No nie rozumiem tego. Ta gra wciąż ma pewne tajemnice, mimo tego, że gram w nią już bardzo długo. No dobra, pozostałych zawodników zmieniać na razie nie będziemy. Zobaczymy, damy szansę napastnikom. Nie można ich zmieniać po jednym meczu, to nie ma sensu. Dlaczego wysłanie donatów jest takie trudne? A dlaczego? Wchodzisz w link, klikasz i chyba tyle, nie? Czy nie? No dobra, koncentrujemy się na tym, co się dzieje na murawie. Tu oczywiście musimy zmienić. Zobaczmy, Wiktorowicz. Jest Biedrzycki, jest, podaj. Ale nie do przeciwnika. Ja pierdzielę. No i jest gol. Jadłoś! Hurra! Hurra, Jan Łoś! Viva Jan Łoś!
1-0. No, uwaga, uwaga. Panowie, nie dopuśćmy do jakiejś głupiej straty, bramki. Róbmy swoje, zatrzymujmy Olimpię, dobrze. Teraz idziemy z kolejnym z kolejną akcją. Uwaga, jadłoś, jadłoś, jadłoś! 2-0. Kurwa, ale jaja. Jadłoś. 2-0, jadłoś. Widzicie? Dobrze mówiłem, żeby tych napastników zostawić. Patrzcie, w 12 minut dwie bramki wpakował chłop. A to jeszcze nie koniec. Ja, Wiktorowi 3-0, ale jaja. Dobra, pierwszy mecz to najwyraźniej był wypadek przy pracy, bo teraz chłopaki co ruszyli, wszystko wpada do bramki, co strzelamy. No, tak może być. Wiktorowicz rozpoczyna ten sezon dobrze. No. Sezon domowy na przykład, no bo mecz domowy mamy znakomity. No za szybko pochwaliłem, bo jakiś środ z Armenii strzelił gola. No ale okej, spokojnie. Jeszcze nie koniec pierwszej połowy, jeszcze Obuchowski z centra w pole karne. No, czekamy na pierwszą asystę Obuchowskiego w tym sezonie. Miejmy nadzieję, że to już się w tym meczu wydarzy. Teraz dobry przechwyt Wiktorowicz. Zobaczmy, gdzie ruszył Wiktorowicz. Jest sam na sam Wiktorowicz. 4-1. 4-1 Wiktorowicz też ma dublet. Doppelpack. Proszę bardzo. Jak ruszyli. Czyli jednak jesteśmy dobrzy. Tylko, że na własnym stadionie, bo na wyjazdach niekoniecznie. No, uwaga. Czy idziemy po piątą bramkę? Takie wybicie. Mało kontrolowane. Nowak, popatrzcie, idzie akcja Peroń, prawa strona, Peroń centruje, jest Karpiński, 5-1. Ależ to jest mecz. Wściekli są nasi zawodnicy po tym pierwszym meczu z Lano Toruń. Ruszyli do kompletnego ataku. Coś nieprawdopodobnego, jak nasi piłkarze się zreflektowali po spotkaniu z Lano Toruń. Nowak, Biedrzycki, dobrze, tylko trochę za mocno, ale jest Wiktorowicz. Ach, strata. Ale piłka wraca do Wiktorowicza, który jest w transie, ewidentnie. Ruszył, ale dribbling, ale już on przychodzi, trzech zawodników minął i nie trafił w bramkę. Teraz złe wybicie bramkarza z kolei, no. Olimpia Grudziądz też jakby powoli, nie wie gdzie się znajduje w tym meczu. Zobaczmy, Wiktorowicz kolejny rajd, mija jednego, drugiego, strzela w Lewandowskiego na bramce. No co on wyczynia w tym meczu, ten Wiktorowicz, to jest niepojęte. Dwie bramki i asysta i jeszcze te driblingi. No chłopak robi tutaj coś nieprawdopodobnego. I jeszcze jedna akcja, Karpiński tym razem nad bramką. No co tutaj się dzieje w tym meczu? Olimpia Grudziądz zdezorientowana. Jan Łoś, dwie bramki. Dobra. Damy szansę tutaj. Wiktorowicz niech tutaj spokojnie, bo wiecie, żeby tutaj nie przesadzał. No teraz jeszcze jedną bramkę chce strzelić przed zejściem z boiska, ale nie. Spokojnie. Kiedyś Orest Lęczyk, pamiętam, mówił, że jak zawodnik gra naprawdę świetny mecz, to on go w następnym meczu wsadza na ławce, no bo nie możesz zagrać takiego dobrego drugi raz z rzędu, więc lepiej go trzymać na ławce na trudny moment. Dobra, panie Łosiu, dziękujemy. Wejdzie Josep.
Obuchowski centruje, jest rzut karny. No kurde, zdjęłem akurat Łosie, miał szansę na hat-trick. Zaraz, ja chcę wybrać zawodnika do rzutu karnego, ale dobra, będzie Karpiński. Też dobrze. Może być Karpiński, zobaczcie jaka przewaga w strzałach w ogóle. No nie no, Karpiński, chopie. Ile ty masz rzutów karnych? 10, to nie tak mało jak na tę ligę. 5-2. Dwa celne strzały, dwa gole. Dlaczego mnie to nie dziwi? Ale jest dobrze, i tak wygramy ten mecz, więc nie ma co się tutaj martwić. 5 bramek. Co za walec ze Zdzieszowic. Jan Łoś, aż go pochwalę po tym meczu. Co za fantastyczny występ tego młodego chłopaka. A to dopiero początek sezonu. Naładowane celowniki. Teraz będzie przed nami mecz z Pelikanem Łowicz. Pelikan Łowicz. Zespół trzecioligowy. Damy szansę kilku zawodnikom, żeby złapali rytm meczowy. Ale też nie możemy przesadzać. Robić jakieś trzody. Dobra. Mazur nie zagra, bo nie może, ale zagra Deja. Szubertowski zagra na lewej obronie, zagra Hosep w ataku, Hosep z Czaplińskim, sprawdzony duet. Niemczyk usiądzie na ławce, Hebe mówiłem, że będę wstawiał, więc zagra. Tylko pytanie, czy tak, czy tak, tak. Doświadczenie, czyli pan Sotor. Wiktorowicz na ławce. Ale właśnie, z tym Wędrychowskim, tego Wędrychowskiego wzięliśmy. Wypadałoby, żeby grał. Nie miał czasu na obozie przygotowawczym się przygotować. Mroczko zagra Kurek na bramce. No i to tyle, bo nie ma sensu chyba na razie więcej zmienić. Chociaż możemy zrobić tak, żeby Wędrychowski zagrał na prawej stronie, a żeby Sotor zagrał na lewej. O, tak też może być. No i co? No i gramy. Jakie największe sukcesy miałem w FM? No, szczerze, nigdy nie gramy jakimiś wielkimi drużynami na dłuższą metę przeważnie. Jeżeli już gramy jakimiś mocnymi drużynami, to bardzo krótko, ale no... Pamiętam, że kiedyś Jagiellonią chyba wygrałem Ligę Europy. Nie wiem, czy Ligę Mistrzów mi się udało. No, ale przeważnie gram polskimi drużynami, takimi, którymi mogę się rozwijać. Zobaczcie, Hosep, jest Sotor i jest 1-0. Proszę. Szybkie otwarcie. Ostatnio z Stalą Mielec bardzo dużo grałem. Chyba jestem w szóstym albo w siódmym sezonie tą drużyną, a może nawet i w dziewiątym. Bo to naprawdę się bardzo szybko rozwijało i wiem, że w jednym sezonie udało mi się chyba nawet dojść do ćwierćfinału jakichś europejskich pucharów. Wędrychowski strzela gola. Na 2-0. Asysta Heby. No, szykuje się taki mecz dobry do potrenowania celowników. Chyba Sotor, czyżby 3-0? Tak jest. Tym razem Hosep się odwdzięczył i zamienili się rolami panowie. W pierwszej bramce to było trafienie Sotora z asystą Hosepa, a teraz sytuacja się odwraca. No ale... Taki dokładnie mecz oczekiwałem. To jest Pelikanowicz, trzecia liga. Z takimi drużynami musimy po prostu radzić sobie z łatwością. Doszliśmy do tej pierwszej ligi nieprzypadkowo. Zdominowaliśmy drugą ligę. Wędrychowski w debiucie. Czapliński. Dośrodkowanie. I jest 4-0. Galara.
A mało, co ciekawe, na statystykach tego tak nie widać, żebyśmy jakoś zdecydowanie tutaj dominowali ten Pelikan. Po prostu za każdym naszym wejściem w pole karne praktycznie piłka ląduje w siatce. A to jeszcze nie koniec naszych zapędów. Mam nadzieję, jeszcze w drugiej połowie dostaną szansę. No Niemczyk pewnie dostanie szansę. Chociaż nie wiem. No Wędrychowski na pewno całego meczu nie zagra, bo nie ma kondycji do tego. Wędrychowski właśnie teraz podawał, ale niecelnie. Tomaszewski. To może trochę zmienimy, żeby nie było, że nasi ciągle będą atakowali. No, teraz błąd w obronie. Mroczko, chłopie, ty tu przychodzisz z zamiarem poprawy gry w tej strefie boiska. Ty z Pelikanem łowić, tak się dajesz oszukiwać. To nie jest dobry znak. Ale i tak jest 4-0, więc mogę to zignorować, ale mimo wszystko. Ja tu liczyłem na czyste przejście tego meczu bez straty bramki, więc na razie jest ok, ale jak stracimy, to będzie minus. Chyba, z dystansu nad bramką. Czy to w ogóle bramkarz obronił? Muzyka znowu przestała grać. Coś trzeba z tym zrobić. Halo? Przeglądarko internetowa. Żyjesz? Nie żyje. Zginęła. Trzeba reanimować. Ale zaraz to zrobimy bardzo szybko. Cyk, cyk, myk, myk. Proszę. I... Tylko żeby zaraz to dobrze wybrać. O. Może tej piosenki nie? Mam nadzieję, że tu mnie nie zjedzą prawa autorskie. Mam taką nadzieję. Dobra. Przechodzimy do FM-a. Mm. 4-0. Fajny wynik. Jakby tak jeszcze z poważniejszymi rywalami się dało. No, teraz uwaga, Babul. Jak ruszył agresywnie. Babul minął. Babul. Ale to... To jednak nie jest Babel, tylko Babul. Babel może by to zastrzelił. Babul już niekoniecznie. Ale ten Mroczko rzeczywiście, widać nawet po ocenie, że w tym meczu jest najgorszy z całej naszej gwardii piłkarzy z pola. No nie, tak nie może być, panowie. Jaja jakieś sobie robicie. Sotor, Wiktorowicz wejdzie. Damy też Niemczyka. No i panie Mroczko, nie podoba mi się ten początek pana w nowym klubie. Pan tu miał podnieść zdecydowanie poziom gry na prawej obronie. Miał pan tu swoją młodością, doświadczenie zdobywać i budować ten zespół, no. A tutaj nawet z Pelikanem Łowicz niekoniecznie to panu wychodziło. Ale teraz już trzeba tylko ten mecz dograć. 4-1, żeby głupich kontuzji z jakichś nie złapać przypadkiem. No, panowie. Szybko. Proszę zakończyć ten mecz. Czekają nas ważniejsze mecze w pierwszej lidze. Wiktorowicz, Czapliński. O, i proszę. O. No i to może być dobre podsumowanie tego meczu. Marcin Niemczyk strzela gola w tym sezonie w Pucharze Polski. To będzie na razie jego dom. Tam będzie grał. I bardzo dobrze, że strzela bramkę. Pokazuje, że
warto na niego stawiać. Mimo, że to tylko było dołożenie piłki nogą na stanie, przy stanie 4-1 na pustą bramkę. Ale to też wymaga pewnych umiejętności. Nie oszukujmy się, to nie jest prosta sprawa. Wiktorowicz, no on rusza w kolejnym meczu, a co ciekawe, tym razem nie minął dwóch zawodników, bo się wyłożył. Zobaczmy, Szubertowski centruje, Czapliński, ale nie ma gola. Ale i tak jest awans już pewny, w tym momencie nie ma co tutaj się denerwować. Oczywiście, jeżeli ktoś ogląda tego streama, jeszcze nie zostawił subskrypcji, no to nie wiem na co czeka, bo ruch Zdziszowice tutaj się rozkręca, jak sami widzicie zresztą. Kontuzja Nowaka, no i Mroczko będzie musiał grać. Nie. Świetnie. A teraz przed nami wyjazd do Sosnowca. A zanim wyjazd, to losowanie drugiej rundy Pucharu Polski. No i kogo wylosujemy, proszę Państwa, bo jest jeszcze w puli sporo drużyn z niższych lig. No, unikamy na razie. Ekstraklasowe drużyny się losują. O! Olimpia Elbląg. Olimpia Elbląg. To może być ciekawy mecz. Ale oni wystartowali bardzo pozytywnie w tym sezonie na razie bez porażki. Ba, bez remisu nawet. Same wygrane. Nawet w sparingach szli jak burza. Także to nie będzie łatwy mecz, ale jesteśmy w nim faworytami. No ale zanim mecz z tą drużyną w Pucharze Polski, to jeszcze będziemy musieli trochę poczekać i skupić się na tym, co się dzieje w lidze. I tak. Po pierwsze, musimy pogadać z panem prawym obrońcą. Gdzie jest pan prawy obrońca? Pozycję. Mroczko. Gościu. Ostrzeżenie. Skrytykuj. Nie wiem, czy na razie może mu nie odpuścić. Ale skrytykujemy go za ostatni mecz. Ha! No nie przyjmuję krytyki do siebie. Drugi ten, czekajcie, który to był poprzednio taki, że go skrytykowałem i on mówił, że nie. A, chyba Niemczyka skrytykowałem wtedy. A, kontuzję złapał! Co za gość, niemożliwe, no skręcenie chyba mózgu dostał, a nie skręcenie stawu skokowego. No. Sorry, no ja cię tam przy tej rozmowie nie... No to szukamy prawego obrońcy. Proszę bardzo, pan Morys. Bardziej prawy pomocnik. Magdziarz. Kogo tu wypożyczyć? Tatar z Krakowi. Tak zawsze przeważnie przy trasie. Sestra miodda 1 zł. Muszę chyba zwiększyć najmniejszy próg donate'ów. Dobra, zobaczmy. Bartosz Jaroch. Notabene były kolega z Podbeskidzia. Na liście do sprzedaży jest. No ale musimy coś wymyślić. Wiecie co? Nie będę się oszukiwał. Spróbujemy. Próbować warto. Okej, to może jeszcze kogoś weźmiemy bez kontraktu. Damy tak, żeby to było minimum 10. I teraz widać listę zawodników, którzy są... Właściwie powinni być całkiem nieźli. Ale nie ten. Kamil Kobryń.
No musimy kogokolwiek wziąć. Może odbiór piłki trochę zmienimy. 9. Bieda. Jakiś grzybek tutaj jest. Ha! Teraz by się Bury przydał. Teraz by się Bury przydał. Wolanin. Jego kojarzę z Jagiellonii, kiedyś grał w Jagiellonii, ale chyba tylko w drużynach młodzieżowych. No nie ma na razie piłkarzy. Transferowy. Wypożyczenie. Może ten? A nie wiem, czy on będzie chciał. Kurde. Ciężko. Nie ma na rynku piłkarzy. Ten się może nadać z Jagiellonii. Ma dobre atrybuty defensywne. To mnie najbardziej przekonuje. Jan Zysik. Zobaczymy, no. Na pewno musimy mieć kogokolwiek do podpisania w jeden dzień. Czego nie zdążę zrobić, bo już mam mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Niedobrze. No niestety odrzucili naszą ofertę wartą 10 tysięcy funtów za Aleksandra Arnolda. Szkoda. No ale dobra, nie mamy prawego obrońcy. Żadnego. Co z tym fantem zrobić? Głębia składu. Sotor. No i to jest nasze rozwiązanie. Sotor zagra na prawej obronie. Ale jaja. Lewy skrzydłowy zagra na prawej obronie. Kto by to wymyślił? Widzicie kiedyś Ronaldo na prawej obronie? W karierze? Więc tak. Tu musi na pewno zagrać ten. Wędrychowski na ławkę. Biedrzycki do składu zamiast Heby. Wracamy do tego ustawienia, które mieliśmy. Łoś. Karpiński. No i co? I tak gramy chyba, nie? Bo tutaj wszyscy już są ustawieni. Aha, jeszcze bramkarz. No i wszyscy, tak? Tak. Spokojnie, Niemczykowi jeszcze damy szansę w pierwszej lidze, ale to nie teraz nastąpi. Dobra. Zagłębi Sosnowiec. Show me what you got. Może ustawimy sobie standardowo, żeby nie przesadzać z tym wychodzeniem do ataku. Zobaczmy. Dobrze, Obuchowski, brawo. I rusza Wiktorowicz. Zrobi znowu swoje show, czy też nie? Wiktorowicz już ma sprintu 70 metrów. Mija! No chłop ma mijanie, dribbling, szybkość na poziomie naprawdę ekstraklasowym, albo nawet i wyższym, ale wykończenia akcji czasami jednak trzeba to nad tym popracować. Jakby miał wykończenie akcji, to ja powiem wam tak, no to on by nie grał w pierwszej lidze w naszej drużynie, ba, on by nawet nie grał w ekstraklasie, wydaje mi się, że pojechałby do jakiegoś klubu niemieckiego albo włoskiego, spokojnie by tam się połapał, proszę, jakie podanie teraz Walencika do Karpińskiego, który znakomicie wybiegł i zaskoczył bramkarza tym strzałem, prowadzimy z Zagłębiem w Sosnowcu 1-0, która to kolejka trzecia. To jest trzecia kolejka, walczymy o kolejne, o drugie zwycięstwo. Wiktorowicz ruszył, Wiktorowicz, no i znowu, tym razem był celny strzał, ale zdecydowanie za słaby, za lekki. Dobrze, teraz Mazur, wow, Antycipiren, tutaj prawdziwy niemiecki poziom, Obuchowski, nie kombinuj, Walencik.
Nie kombinuj. Nie baw się. No. Niedobrze, dobrze. Galara, dobrze. W obronie pokazał się. Teraz rozpoczyna akcję. Ruszał Karpiński, ruszy Karpiński. Karpiński, Karpiński. Rzucił piłkę. Chłop się podpalił tym rajdem za mocno, bo miał naprawdę dobry strzał. Miał całą drugą stronę bramki odkrytą, ale za mocno uderzył pan Karpiński. Swoją drogą, jeżeli teraz dołączy do nas Zysik, to będziemy mieli trzech zawodników z Jagiellonii wypożyczonych. Nie wiem, jaka jest maksymalna liczba w tym przypadku. Czy są jakieś przepisy to regulujące? Ale dobrze, teraz Obuchowski, nie baw się, chłopie, spokojnie, bez przesady, nie róbmy tutaj problemów z własnego dzieła. Peroń, ależ ładnie teraz minął Seydorfa. No Seydorf ma zasłużone nazwisko, a tutaj się bawi z nim jakiś piłkarz ze Zdzieszowic. Kto by kiedyś pomyślał, że Seydorf przeciwko piłkarzowi z ruchu Zdzieszowice będzie się gubił, a fakty są takie, że się gubi. Oczywiście nie jest to ten Seydorf, tylko ten drugi Seydorf. Jego chyba bratanek? Siostrzeniec. Nieważne. Seydorf to Seydorf. Zostaje w rodzinie. Jak to potem będzie wyglądało, jak na przykład na Wielkanoc przyjedzie cała rodzina i będą się pytali, jak tam sobie radzisz? A no, ostatnio woził mnie taki piłkarz z ruchu Zdziszowicy. I potem Clarence się spyta, kto? Skąd? Jak? No właśnie, z ruchu Zdziszowicy. A tutaj pan Wiktorowicz kolejny raz pokazuje, że jednak strzelanie na bramkę, mimo tego, że jest skrzydłowym, to nie jest jego najmocniejsza strona. Szczególnie w tych sytuacjach sam na sam. Galara, dobrze. Peroń, dobrze. Karpiński, wykończ to. Ludzie, ludzie. To już kolejna setka, czwarta setka w tym meczu. Ile my możemy marnować? Obuchowski, uwaga, Obuchowski, centra. Ale jest tam jeszcze Galara, jest gol. Na dwa razy, ale się udało. Wreszcie. Zwiększamy prowadzenie. At last. Dwa zero. Zostawię na deskach. Czy wstanie? Zobaczmy, jest do tego teraz szansa. Słomka, jest piłka, jest blok. Brawo. Też potrafimy dobrze zachować się w obronie. Jest to jakiś pozytywny znak. Teraz musimy od nich zażądać więcej, żeby nie odpuszczali tego meczu. Dobre podanie, Peroń. Ruszy czy nie ruszy? Nie ruszył jeszcze. W ogóle Seydorfa zmienili? Nie, jest dalej chyba Seydorf. I co? I Seydorf dostaje czerwoną kartkę. No, mało tego. Pyta się Clarence, jak tam było w meczu. A ten mówi, woził mnie piłkarz ze Zdzieszowic i jeszcze go walnęłem łokciem po twarzy. Dostałem czerwoną kartkę. XD. Zmaltretowany pan Seydorf. Nie wpuszczą go na święta. Okej. Okay. Kasia zagra. No i szykuje się na spokojny mecz. Spokojny finisz tego meczu. Sosnowiec gra już w dziesiątkę. Raczej nie będą ryzykowali aż takiego dużego odchylenia, bo to się skończy bramką dla nas. No, jeszcze jedna akcja w tym meczu. Jeszcze będzie gol? Jest gol. Jest gol Galary, który zabrał bramkę Mazurowi, bo ta piłka leciała do bramki. Czy to odwrót? Czy to Mazur chciał mu zabrać, ale nie trafił? Nie wiem, ale wiem, że piłka leciała. Zobaczmy replay. No, Mazur wygrywa pojedynek, piłka leci do bramki i Galara, ja nawet nie wiem, czy on tą piłkę dotknął, no ale według gry dotknął, chyba na linii. I ukradł bramkę Mazurowi. No, co za złodziej. Kompletuje swój dublet w tym meczu. Wygrywamy 3-0. I jest elegancko. I już budujemy swoje miejsce w tabeli. Naprawdę, ten zespół nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. W każdej lidze są w stanie się pokazać. Teraz przynajmniej mecz ze Stalą Mielec, która tutaj miała być bardzo trudnym rywalem.
ale gramy u siebie, gdzie jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo mocni. No i tym meczem chyba zakończymy ten stream, bo już 2 godziny streamuję, całkiem dużo jak na mnie. Ale wciąż czuję satysfakcję z gry tym zespołem, naprawdę. Ja się czuję znakomicie, kiedy gram Ruchem z Dziszewice, bo ten zespół zbudowałem i buduję dalej i ta budowa daje mi dużo radości. Dobra, teraz przydałoby się jeszcze tego prawego obrońcę wykombinować, żeby podpisał kontrakt. Żeby mieć go już klepniętego. No jest ten Dawid Rezajan. Porównam go z Zesikiem. No i powiem tak. W defensywie jest minimalnie gorszy. W szybkości jest trochę gorszy. Ale tak szczerze, czy on jest też tak... Górne piłki psychicznie, ofensywnie wygląda trochę lepiej. Weźmiemy... Aha, zresztą Zysik odrzuca, więc... Może być. Rezajan naszym piłkarzem. No i dobra, teraz będzie Stal Mielec. Stal Mielec. Rezajan. Też od razu ma jakość. Jest za darmo. Ja takie wypożyczenia uwielbiam. Uwielbiam takie wypożyczenia. Za darmo bierzemy gościa. Czy on gra, czy nie gra. Nas to nie interesuje. Po pierwsze, nie jest to nasz piłkarz. Po drugie, jest za darmo. A po trzecie, no właśnie. Nic nie tracimy, jak nie gra. Świetnie. Popatrzmy. Barcelona, Manchester, Dembele. Są jakieś ciekawe inne informacje. Neresza wziął Liverpool. Pewnie za Sadio Mane. Poza tym nie widać innych świetnych informacji, takich sensacyjnych. No i jedziemy na swój stadion tak naprawdę. Na mecz z Mielcem. Z Mielcem, ze Stalą Mielec. W Mielcu pewnie jeszcze jakieś drużyny są. Jakby była tylko jedna, to można by było powiedzieć, że gramy z Mielcem, no ale pewnie jakieś tam inne jeszcze drużyny są w Mielcu i nie ma co całego Mielce do tego wciągać. Więc dobra. Rezajan jest od razu gotowy do gry, co mi się świetnie bardzo podoba. No i co? Poza tym składu nie zmieniamy, bo zwycięskiego składu się nie zmienia. Tylko musimy numer przydzielić naszemu piłkarzowi, damy trójeczkę. Jeszcze się tak skończy, że Mroczko nie będzie grał jak wróci, tylko będzie grał Rezajan. No, zobaczmy, co tutaj będzie nam w stanie zaprezentować zespół Stali Mielec. Mają w swoim składzie naprawdę kilku dobrych piłkarzy. Zresztą zobaczmy, analiza. Taktyki, gdzie to są składy? Boisko, stop. No przede wszystkim... Aha, no, ciężko teraz mi kogokolwiek tutaj wymienić. Wychodzi na to, że najlepszych piłkarzy to sprzedali, bo nie widzę ani Bartosza Nowaka, ani Tomasiewicza. Ani Domańskiego. Tylko Urbańczyk się ostał, jedyny taki całkiem niezły. Czekajcie, czy tam jest skontuzjowany ktoś? No, nie widzę tutaj w ogóle Bartosza Nowaka. Gdzie jest Bartosz Nowak teraz? Nowak. No i Maka też nie ma. Zadłochy nie ma. A Nowak jest w Krakowi. I sobie radzi całkiem nieźle. No dobra. Także jednak Mielec nie jest aż taki mocny. Stal Mielec, przepraszam. Możemy z nimi jechać. Dawać, panowie. Do przerwy dominacja, ale z tej dominacji nie wynika absolutnie nic. Dlatego musimy się poprawić.
Jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie robić jakieś zmiany zaraz. No nie wygląda to dobrze. Strzał na razie, tylko jeden niecelny strzał. No jakby teraz nagle oddali pierwszy celny i od razu gola strzelili, to ja naprawdę byłbym bardzo niezadowolony z takiego obrotu spraw, że takie coś to się dzieje. Że oni kompletnie sobie nie radzą. No właśnie, teraz jest dobre przejęcie i ruszy Karpiński. Sam na sam, Karpiński, Jezu. Nie, no ale popatrzcie na tą logikę. On ma wykańczanie akcji 14, to praktycznie jest poziom międzynarodowy. Jest jeszcze lewonożny, to była dla niego właśnie sytuacja na lewą nogę. Czy to było 14 wykończenia w skali od 1 do 20? To może było 9, 8, 7? Właśnie po to go wziąłem, żeby tę sytuację wykorzystywał. Dobra. To nie jest jego mecz, więc wejdzie Josep czy Czapliński? Josep. Wejdzie też Kasia. O tak, to zrobimy. Dawać, kurwa. Taką przewagę mieć, no. Nie, no ja nie wierzę. Mam taką przewagę. Czapliński do poprawki w ataku. Ofensywnie. Zażądaj więcej, no. Nie, no nie wierzę. Jeszcze tego brakowało, żeby Stal w ostatniej minucie gola strzeliła. Taki mecz mieć i gola nie strzelić. Ale dobra, no najwyraźniej to jest sygnał, że nasi piłkarze powoli się zmęczyli tym streamem i w tym meczu nie znaleźli tego punktu do strzelenia gola. Dlatego też zapraszam Was na kolejne filmy na moim kanale związane z tą serią oraz z innymi. Na pewno taki się pojawił w niedługiej przyszłości. No i cóż, dziękuję dzisiaj za tego streama. Rozpoczęliśmy ten sezon moim zdaniem całkiem nieźle, bo popatrzcie na to, po 4 kolejkach, 6 miejsce, 7 punktów. Wydaje mi się, że to jest pozytywny start, dobry znak na przyszłość. Jak będzie dalej? No cóż, zobaczymy. Dziękuję. No i zapraszam na kolejne odcinki. Lajkuj, subskrybujcie, napisz. Out.